Siemanko, jestem Lucek, witam was na pierwszym odcinku z F1 2020. Tak jest, zobaczcie, ten gościu mnie tu suszy, ten mi coś tam przy kole majstruje, tamten mi zmienia parametry silnika, a ja sobie wciskam i jadę. To jest time trial na trasie, którą ostatnio dużo trenowałem. I dlaczego F1? Ja zawsze powtarzałem, wyścigi... Pewnie sobie tak powoli jechał na razie, nie? Wyścigi na torach zamkniętych to jest nuda, nie ma otwartego świata... I faktycznie, jak grasz w taką grę na padzie, to jak nie jesteś jakimś fanem tego typu wyścigów, to faktycznie to może być nudne, nie? To nie jest takie ciekawe, no, nic się nie dzieje, nic nie możesz zrobić, nie możesz spotkać się z ekipą, ewentualnie możesz z nią się pościgać, nie? No bo wiadomo, że można sobie tam jakieś pewnie gry wspólne utworzyć czy coś takiego. No nie, to nie jest Forza Horizon. Tutaj sobie co, jedziemy w kółko i w zasadzie nic się nie dzieje. Tak jak widz sobie ogląda, to dla niego to jest takie what the fuck w ogóle, i włącza Fortnite'a, nie? To tam chociaż ktoś, jak do niego strzelasz, to ci domek przed głową wybuduje i fajnie. No i tak zawsze myślałem, że to nuda, nie? Zresztą ogląda się w telewizji gdzieś tam, oglądało się kiedyś w telewizji gdzieś tam te wyścigi F1. Mój tata zawsze to tak, on uwielbiał to oglądać, tam się, wiesz, jeździło tymi samochodami, był widok z kokpitu pokazany, jak kierowca jechał. To kiedyś było takie fajne, nie? To nie było tak kamer i w ogóle, to były tam wcześniejsze lata jeszcze, jak nie było smartfonów i tego wszystkiego. No i mi się to zawsze strasznie nudne wydawało, tam się nic nie działo, no jeden się tam rozwalił, tak naprawdę każdy chyba czekał na to, aż jakiś tam samochód się rozwali i fajnie, nie? I wtedy jest ciekawie, nie? No ale wiecie, jak kupujesz odpowiedni sprzęt, czy to kupujesz jakiś joystick, czy kupujesz cokolwiek, to trochę inaczej się niektóre gry obsługuje, nie? Tak jak bym zagrał sobie w Microsoft Flight Simulator na klawiaturze, czy w ETS-a na padzie, no to jest zupełnie inny odbiór niż jak masz to na kierownicy, jak grasz na to na kierownicy, czy na właśnie jakimś fajnym joyu, nie? Tutaj trochę skopałem. I ja właśnie tak myślałem, no kurde, fajnie by było spróbować sobie też te wyścigi torowe, takie najlepszy chyba symulator, jaki istnieje, czyli F1. No i teraz właśnie dostałem sobie kod na F1 2020 i tak dostałem go jakiś czas temu, chyba z 2 miesiące temu, na jakąś tam wersję wczesną tej gry. Ale tak nie próbowałem, bo myślałem, no kurde, co? Moi widzowie nie będą chcieli tego oglądać, bo się jeździ w kółko i się nic właściwie poza tym nie dzieje, nie? No i ja przeważnie gram w takie gry, w które wy oglądacie, czyli moi widzowie, nie? Jakby nie widzę potrzeby grać coś innego. Ale właśnie, myślę sobie, a tak spróbuję sobie, zobaczę jak się w to gra, nie? Dużo ludzi sobie właśnie chwali, mówi, że zajebiście i że ciekawie, że jest inaczej. No i ty, i tak wbijam sobie do gry i na razie na początku sobie jeździłem z asystami i miałem wszystko powłączane, nawet dohamowywanie przez zakrętem automatyczne, czego bardzo nie lubię w grach wyścigowych. Szybko to powyłączałem i sobie jakąś tam kontrolę trakcji chyba na średnią to ustawiałem, tak jakieś sobie ustawienia pod siebie porobiłem, nie? I powiem wam, że muszę zmienić moje zdanie na temat tej gry akurat i konkretnie tych wyścigów, bo powiem wam, że sposób, w jaki prowadzi się te auta, jest po prostu fantastyczny i to, jakich wrażeń to dostarcza człowiekowi podczas jazdy. Tak? To nie jest takie jeżdżenie jak w Fordzie na kierownicy, że tam w Fordzie to tam te samochody tam za bardzo tak driftują, tam jedziesz i za chwilę driftujesz, ale jak się próbujesz z kimś ścigać, to i tak driftujesz, nie? Bo te samochody w ogóle nie mają przyczepności. Tutaj wszystko zależy od tego, jak ty sobie tam depniesz, jakby samochód zachowuje się bardzo, bardzo fajnie podczas tej jazdy, wiesz, oczywiście jest super szybko, jedziesz i dużo się dzieje, jakby, no jest to symulacja, tak? I jesteś w stanie intuicyjnie jakby wyczuć ten samochód bardzo szybko, tak? Mi zajęło wczoraj chyba tak 2 godziny, zanim ogarnąłem model jazdy. Jechałem właściwie tylko tą jedną traskę w kółko i dobrze się bawiłem przy tym, naprawdę. I cieszyło mnie za każdym razem, jak sobie pobiłem swój wynik o jakieś tam setne sekundy
i to było naprawdę mega, mega satysfakcjonujące. Jakieś tam nowe techniki się nauczyłem jazdy, wiesz, pokonywać zakręty w odpowiedni sposób. I jest tutaj dużo takich rzeczy, o których mógłbym opowiadać na temat tej gry, a to jest dopiero tylko jedna traska, nie? A nawet nie znam tutaj, wiecie, ja nie znam zasad. Wiem, że tutaj gdzieś można wyprzedzać, gdzieś nie można wyprzedzać na tych zakrętach. Nie mam pojęcia, jak tu się, jakie są zasady w ogóle tej gry, tych wyścigów. I postanowiłem sobie trochę więcej pograć, tak poza streamami, poza odcinkami, poza wszystkim, żeby właśnie się nauczyć, bo dostałem zaproszenie na wyścigi. Normalnie wyścigi w tej grze. Będziemy się ścigać w ekipie Jarok bodajże. I normalnie będziemy mieli mistrzostwa, ligę i tak dalej, nie? A to jest bardzo fajna gra, taka miarodajna. Normalnie masz takie zasady jak w wyścigach F1. Starczy mieć tylko kierownicę i śmigasz, nie? I myślę, że naprawdę nie trzeba do tego jakiegoś super zajebistego sprzętu. To co ja mam, myślę, że w 100% wystarczy do tego, żeby grać. Nawet myślę, że jakaś tam kierownica G29 też by wystarczyła, żeby tutaj to wszystko ładnie sobie poogarniać, te zakręty i dobrze grać. Tam widziałem, że chłopaki z Jaroka bardzo, bardzo fajnie już sobie śmigają na streamkach. I myślę, że to jest właśnie dobra gra do streamowania. Ale no tak głupio mi się przyznać do tego, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się tu gra. No jest to chyba jeden z najlepszych symulatorów obok Dirta Rally, obok WRC 8, gdzie się dobrze czuje samochód po prostu, nie? No bo tak jak mówię, w Forcie Horizon 4 na przykład, tu tak dużo gram w tą grę, więc porównuję trochę, nie? Ale to ciężko porównać, bo tamta to jest taka arcade'owa bardziej, tak? Ale tak, o, teraz trochę słabo pojechałem. Tak porównując te gry, nie? Tak, takie odczucia, to w Forcie Horizon na przykład nie jesteś w stanie ogarnąć, kiedy tracisz kontrolę nad samochodem, albo kiedy samochód traci i odzyskuje przyczepność, nie? Gdzie tutaj wszystko idealnie się czuje na kierownicy, tak jak w rzeczywistym świecie, a mam force feedback ustawiony całkowicie domyślnie, nie? Te wszystkie takie ustawienia przeciążeń i tak dalej, wszystko jest domyślnie, a jestem w stanie nawet z takiej mojej codziennej, powiedzmy, jazdy gdzieś tam samochodem, jestem w stanie wyczuć ten samochód tutaj w grze na tyle, że okej, wiem, co się z nim dzieje, nie? Gdzie w innych grach takich arcade'owych, nawet takich niektórych symulatorach, które udają symulatory, no nie jestem w stanie tego wyczuć, nie? Niektórzy, dużo ludzi właśnie chwali Assetto Corsa, że tam jeździ się po prostu fajnie i dobrze jest czuć ten samochód. Ja wam powiem, że to nieprawda jest, tam coś jest nie tak z tym modelem prowadzenia, jak dla mnie nie jest to dobry symulator. I nie oddaje tego, co się dzieje z samochodem w rzeczywistym świecie. Najlepszy symulator to jest taki, gdzie właśnie wbijasz do gry i ty jako wieloletni kierowca normalnego samochodu mniej więcej wiesz, co się będzie z samochodem działo, nie? Podczas gdy wchodzisz w zakręt przy takiej czy takiej prędkości, tak? Mając takie i takie opony, takie i takie zawieszenie i tak dalej, nie? Wiadomo, że na co dzień nie jeżdżę, powiedzmy, tam jakimś Mustangiem GT czy jakimś tam McLarenem jak w Fordzie Horizon, nie? Więc te samochody pewnie w rzeczywistości zupełnie inaczej się zachowują, ale zasady ogólnie są takie same, nie? Że okej, jadę za szybko na zakręcie, wywala mnie, puszczę trochę gazu, odzyskuję, wiesz, trakcję, powiedzmy, mniej więcej, nie? Tutaj w F1 to jest taka właśnie różnica, mała, nie? Ale w F1 wszystko odbywa się bardzo intuicyjnie, nie? A cała reszta tych rzeczy, które możesz się nauczyć, żeby ulepszyć swoją jazdę, to jest doskonalenie swojej techniki jazdy w tej grze. I tyle, nie? Godziny spędzone w symulatorze i już. Ale sam ten początek jest taki dość intuicyjny, nie? Że wbijasz do gry, łapiesz za kierownicę, kładziesz stopy na pedale hamulca i gazu i wiesz, i to jest dla ciebie takie oczywiste, naturalne, że ty wiesz, co masz w tej grze zrobić, żeby jechać w ten sposób, nie? Żeby obsługiwać samochód odpowiednio. Kurde, rozgadałem się trochę, jadę jak kółko tę samą traskę. No ale tak to mniej więcej się w tej grze odbywa, nie? Że my po prostu masterujemy ten czas,
Próbujemy potem jeszcze na jakieś... Tutaj są różne tryby, można mieć swój zespół, jakieś inne rzeczy. Jeszcze tego nie sprawdzałem do końca. Dopiero co, wiesz, tak uczę się obsługi tego samochodu, żeby w miarę jakoś tam jeździć po tej jednej chociaż trasy, nie? Żeby to ją umieć. To jest trasa w Australii. O! Zobacz, przejechałem, ile już tu okrążeń, jak z wami gadam. I na którymś tam okrążeniu się rozwaliłem. Zresztą jest to taki zakręt decydujący, który jak źle przejedziemy, to będzie rzutować na nasze następne okrążenie. Ono nie będzie się wliczać do czasu, nie? Więc tak to wygląda. Dobra, wyjdźmy sobie. To jest zwykły atak na czas, po prostu co? Osiągamy jak najlepszy czas. Mój najlepszy czas tutaj to jest 1.32 chyba, tak? No i co my tu właściwie mamy? My team, mogę zacząć karierę i mogę driver career zacząć jako drużyna albo jako kierowca, nie? To jest taka też gra e-sportowa i powiem wam, że w niej dużo się dzieje poza właśnie taką grą jaką grą, nie? Bo tak patrzyłem sobie porównanie F1 2019 kontra F1 2020. Nie ma różnicy, nie? Tak graficznej, samochody chyba są nawet te same, tak? No weźmy sobie tam, nie wiem, Championship. Weźmy sobie, pokażę wam samochody jakieś może. Classic Championship mamy tutaj nawet. O, może jakieś inne samochody tu mamy. No, może zobaczmy sobie. Się będzie zupełnie inaczej jeździć, nie? Tu możemy sobie obracać, ja tylko pada włączę. Możemy sobie te samochody zobaczyć dookoła. To są chyba wyścigówki, nie wiem czy z czasów kiedy ja pamiętam, ale chyba nie. To są z 80, to jest 90, 91. O, ja pamiętam takie bolidy. Z 6. O, tu można, tych sporo tych bolidów jest. Wow. Tak, ja pamiętam takie bolidy z tych z 6 roku, tego nie pamiętam. Coś z tych pamiętam. Chodzi mi o kształt, o tę aerodynamikę. Zobaczcie jak to się z roku na rok zmienia. Tak naprawdę nie wiem dlaczego tak jest. Dlaczego nie może być na przykład jeden bolid? Tylko co roku muszą go jakoś tam zmieniać, nie? Inaczej lusterka są ustawione, czy tam dopieszczają może aerodynamikę? Nie mam pojęcia. Technologia może idzie trochę do przodu czy coś, nie? No dobra, weźmy sobie coś może klasycznego. Weźmy sobie bolida na przykład McLarena z 90 roku. I tak pokażę wam asysty jakie mam. Tutaj asysta hamowania wyłączona, więc mogę zablokować koła, ale mam włączoną na przykład kontrolę trakcji, mam dynamiczne linie na zakrętach. Mam manualną skrzynię biegów, pit assist, to jest chyba podczas zajeżdżania do pit stopu, nie? Czyli że samochód nie przekracza nam chyba tam jakiejś określonej prędkości, a poza tym wszystko wyłączone. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że mam kontrolę trakcji włączoną, jeszcze jakby dobrze tego wyczutego nie mam, więc chciałem sobie ją zostawić, nie? Można jeszcze całkowicie wyłączyć, widocznie ten środkowy poziom to jest jakby najniższy, nie? Bo można tylko albo wyłączyć, albo mieć na full. A na razie sobie mam włączoną kontrolę na takim minimalnym poziomie. Zdziała tu F1 na kierunku. O kurde, ale dziwnie, patrz na to. A gdzie mam biegi? Aha, ma tam! On nie ma łopatek! Wow! On ma sekwencję, ale na dźwigni, nie? Nie ma łopatki. Koniec biegu. 280 km na godzinę, maksymalna tam była przez chwilę. Podejrzewam, że gdzieś koło 300. Ale inaczej się tym jeździ, kurde. Ja tutaj strasznie dohamowuję na tych zakrętach. Ja wiem, że te samochody mają bardzo dobrą przyczepność na zakrętach, gdy jedziemy z dużą prędkością, bo jest potężna siła dociskowa, prawda? O, tego samochodu nie mam wyczutego, totalnie. Nie znam tej trasy, także jadę ją pierwszy raz. No i tutaj za dużo gadu. Także graficznie, jeśli ktoś z was się zastanawia, chciałby sobie pograć na kierownicy w tę grę,
no to graficznie od 19 ona się zbytnio nie różni, tutaj nie będziecie mieli praktycznie żadnej różnicy, nie? Jestem 20, kurde, chyba niezbyt dobrze mi poszło. Graficznie tutaj niezbyt dużo, nie wiem czy są jakieś duże różnice, może tam w karierze coś jest inaczej. To musicie sobie sami też doczytać, nie? Ja wam tylko pokazuję tę grę z takich moich pierwszych jakby wrażeń, nie? São Paulo. I moi drodzy, startujemy. Znaczy chyba startujemy. O, tu możemy sobie popatrzeć w prawo, w lewo. Moglibyśmy też to robić chyba na padzie. Rozejrzeć się po kokpicie. Pokazałbym wam kamerę na moje stopy, ale mam dziurawą skarpetkę. Na tej kamerce, co teraz oglądacie, to nie widać. Dobra, urwałem sobie coś tam z przodu. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Wow, zajebiście to wygląda. Powoli tutaj przy wyjściu. Dopiero jak się samochód wyprostuje, ustabilizuje, to dopiero wtedy gaz do końca. Ja się wszystkich tych rzeczy można tutaj nauczyć, nie? Wiadomo. Ja dopiero sobie zacząłem grać w F1. I dla mnie tutaj wszystko jest takie nowe, zresztą nie znam się na tych drużynach, na tych wszystkich zespołach, które tworzą całą tą ligę F1. Naprawdę, jestem totalnie zielony. Wiem, że wśród was są zapaleńcy, którzy bardzo lubią te wyścigi. Dla mnie do oglądania one są nudne po prostu. To wam mogę od razu powiedzieć, nie? Nie ma tajemnicy, tylko mówię jako obsługa gry na kierownicy, to jest coś wspaniałego. Naprawdę czujesz od razu ten samochód i wszystko jest tak, jak powinno. Nie ma czegoś takiego, że ten force feedback jest za mocny, znaczy możesz sobie go mocniej ustawić, tak? Ale nie ma czegoś takiego, że jest za mocny, za słaby, czy jakiś tam zły. Tylko jest po prostu odpowiednio, nie? A w ogóle tak myślałem sobie, żeby przetestować tę grę jeszcze z innego powodu. Ostatnio oglądałem program, gdzie właśnie goście fajnie tłumaczył, jak działają te silniki od F1, że tam są jakieś próby przełożenia tych silników z F1 do jakiegoś zwykłego samochodu. I dużo ciekawych informacji się dowiedziałem właśnie na temat silników, jakie są w tych bolidach. Między innymi, nie wiem akurat jak w tych, ale w tych nowych bolidach jest tak, że te silniki bardzo ciężko jest odpalić i potrzebny jest duży moment obrotowy z zewnątrz podany, czyli na przykład jakiś wał zewnętrzny, który napędza ten silnik, tak? Nie ma tutaj rozrusznika, który byłby w stanie odpalić ten silnik, nie? Tłoki mają zupełnie inny skok, czyli poruszają się góra-dół w znacznie mniejszej odległości niż w takim normalnym samochodzie konwencjonalnym. I tłoki są też szersze. Mają te silniki mały moment obrotowy, ale za to kręcą się do nieprawdopodobnych obrotów. No i tyle, takie są ich właściwości. Ogólnie nie nadają się do takich samochodów zwykłych, że do Golfa raczej nie wsadzisz. Nie miałoby to sensu w ogóle. To jest przystosowane. Jest przystosowane do pojazdów właśnie tego typu, do lekkich bolidów, które mają spełniać jakieś swoje zadanie, nie? Z tego co wiem, to też te silniki są wbudowane w ramę tego bolidu. Nie jest tylko tak, że on tam sobie gdzieś jest przyczepiony i przykręcony i na jakichś poduszkach czy coś, tylko on stanowi część ramy. To jest takie interesujące. Ja się zawsze interesowałem tą motoryzacją, gdzieś tam sobie, jak zobaczę coś, co mnie interesuje, to sobie od razu ten temat ogarniam i powiedzmy, że tam wiem, nie może jakąś specjalistyczną wiedzę na ten temat, tak? To co ja mówię, to też wy sobie tam posprawdzajcie dokładnie i nie powtarzajcie tego, tylko po prostu sobie sprawdźcie, żebyście wiedzieli, czy to na pewno tak jest. Bo ja to sobie też tak podczas grania lubię popitolić nieraz. Ale mówię wam jak jest, nie? Tak o swojemu, na swoje słowa.
Jest frajna, kurde, jest kurde frajna, naprawdę. I to podejrzewam, że tutaj z dużych różnic między 19 F1 a 20 nie ma, więc naprawdę, jeśli ktoś z was chce sobie pograć w tę grę, to polecam kupić wcześniejszą wersję, bo tam chyba nawet te same bolidy są. Możliwe, że jakieś tam delikatne różnice, ale jak ktoś chce pierwszy raz spróbować tej gry i zamierza kupić najnowszą wersję, czyli 2020, no to poczekajcie sobie do jakiejś promocji, bo gra obecnie chyba kosztuje 200 zł na Steama, nie? To jest sporo. Aha, tutaj jeszcze zatrzymamy się na chwilę. Ja tutaj kurde mistrzostwa jadę, nie? Ale możemy sobie dowolnie ustawić właściwie wszystko, co chcemy. Na przykład możemy sobie ustawić kamerę, nie? Chcemy mieć większe pole widzenia. Pyk, proszę bardzo. No, ja sobie ustawiłem takie mniejsze, dlatego że zobaczcie, że jak ustawimy sobie duże pole widzenia, to pewnie fajniej będzie nam się obraz dookoła rozmywał, będzie to wyglądało bardziej efektownie, tak? Ale z drugiej strony dystorcja tego obrazu się też troszeczkę zwiększa. To chyba możemy czymś tutaj korygować. Nie, pole widzenia mamy tylko jedno. Myślałem, że gdzieś tutaj mamy kąt widzenia do ustawienia oddzielnie czy coś takiego. No ale to, że właśnie sobie ustawimy takie duże pole widzenia, sprawia, że niestety dystorcja nam się zwiększa i ten obraz jest taki zniekształcony, nie? Więc ja sobie ustawiam tak o 60, 65, coś koło tego. I jakby tutaj możesz dużo sobie zmienić, nie? O, co to jest? Wow, tu możemy ustawić co? Możemy ustawić kamerę dla każdego samochodu. Fajnie. Mamy też taki widok jakby z TV kamery, nie? Tutaj możemy sobie na przykład ustawić jakieś większe pole widzenia, możemy chwilę na tym pojeździć, chociaż ja wolę jak widać jednak z kasku, nie? Jest ciekawiej po prostu. Weźmy kamera shake, zwiększymy trochę. Dobra, bo mi się chyba ta kamera nie ustawiła. Pause menu i weźmy o. I jedziemy, czekaj, bo szóstkę mam. Teraz widzimy jak ten kierowca też ścigant podlega jakimś tam prawom fizyki, nie? Też się trzęsie. Zawsze lubiłem, kurde, już kupę lat temu oni mieli takie onboard kamery na tych swoich bolidach. Podejrzewam, że one kiedyś ważyły więcej niż teraz. Teraz one są takie malutkie, praktycznie niewidoczne, a dają jeszcze lepszą jakość obrazu niż kiedyś, prawda? Mają zajebistą stabilizację, już nie mają wcale, nie wiem, ale w każdym razie no ciekawe to jest wszystko, nie? Że już tak dawno temu mieli te technologie bezprzewodowego przesyłania obrazu. I pamiętam, że jak samochód za szybko jechał, to ten obraz potrafił jakoś tam się psuć, nie? Jakoś to nie wyglądało za dobrze. No i to jest właściwie jedyna moja styczność z F1. Teraz widzicie, nie jeżdżę nawet za dobrze, bo sobie pierwszy raz jadę tę traskę i zwłaszcza tym bolidem. A bardziej zależy mi na tym, żeby powiedzieć wam o jakichś takich moich doświadczeniach z tą grą, które są mega, mega pozytywne. I mam nadzieję, że z kimś tam będę... Wow, znowu tutaj wypadłem. Mam nadzieję, że będę mógł sobie tam fajnie się pościgać, chociaż tak jak mówię, no trzeba naprawdę dużo ćwiczyć, żeby tutaj coś ogarnąć. I takie moje pytanie do was, czy chcielibyście, żebym tak z wami sobie popitu-pitu na streamach, a przy okazji właśnie sobie potrenował w F1 i pojeździł jakieś tam mistrzostwa, może swój zespół rozbudowywał, coś w tym rodzaju. Chyba byłoby to fajne, nie? Albo może bym kogoś zaprosił, kto by się naprawdę znał na wyścigach i mógłby dużo przekazać, opowiedzieć. Myślę, że to by była fajna sprawa. Wow. Nie wiem, chyba mi się po prawej stronie urwało coś w przednim spoilerze. Zdaje się. Nie wiem, czy może tu kamerę zewnętrzną dać jakąkolwiek w tym bolidzie. Wiem, że można się obejrzeć do tyłu, można popatrzeć w bok. Tu mamy różne rzeczy. Ale czy można... O, na padzie można grać. No tak, tego raczej bym nie robił. Coś mi się z kołem stało dziwnego chyba.
z prawym jest dziwnie wygięte, nie? Tak jakby... Albo to jest właśnie kwestia tego obrazu. Ciężko powiedzieć, nie? W coś tam uderzyłem wcześniej, chyba w innego bolida. I tak... Ale czym się kamerę zmienia, to nie wiem. Tak, żeby była z tyłu. Chyba nie ma takiej opcji, czekaj. Tu nie ma. Tu nie, tutaj chyba można... O, jest jakaś... Czekaj, moja fura się dymi. O, czekaj, tutaj... No ja bym chciał na tej kamerze właśnie pojeździć. Jak to się, kurde, kamerę zmienia? O, jest coś, czekaj. O, jest! Chase. Dobra, czekaj, zrobiłem. Wow! Ha, już wygrałem! 13 pozycja. No całkiem nieźle, dobrze, że nie 20. O, driver of the day. Proszę bardzo, jakaś Sophie. A show-stopping performance from the three drivers approaching the... Chciałem na tej kamerze pojeździć. Możemy sesję zrestartować. Może teraz będę miał ten widok od tyłu, to zobaczymy, jak to wygląda, bo powiem wam, że jeszcze nie jeździłem w ten sposób. O, fajnie. I co? Pan mi wibruje, uspokój się. Ale tu szarpie, ty. Ja tu koszę. No. Nie mogę ich tutaj przegonić, to nie Forza. Ja już chciałem nitro wciskać. Są jakieś tam systemy DRS, że tam na chwilę zmniejsza się docisk tych spoilerów, nie? Różne są te rzeczy. Ja nie wiem. Muszę się o tym naumieć trochę, żeby brać udział w wyścigach, jakichś mistrzostwach czy coś z innymi streamerami. Ale to fajnie wygląda. No ale co, graficznie to właściwie nie ma różnicy, nie? To jest... Z tymi wyścigami F1 to jest chyba tak jak z serią FIFA, nie? Z roku na rok niewiele się zmienia. Ale jednak system prowadzenia tych samochodów, sposób jak się je prowadzi, myślę, że jest dopracowany do perfekcji tutaj. Wszystko jest tak, jak być powinno. Zresztą często też kierowcy sobie, normalni tacy z F1, jeżdżą może w bardziej zaawansowanych jakichś tam symulatorach, a jednak jeżdżą sobie tymi... w tej grze, nie? Także daje to trochę do myślenia. Pana to. Co mu się dzieje? Kurde, on nitro miał chyba. O kurde. No i tak to wygląda. Zobaczymy, jak wygląda mój bolid po jednym okrążeniu. Hamuj. Trochę się tam zderzak popsuł, czy tam spoiler. Czyli są jakieś takie dynamiczne uszkodzenia, bardzo fajnie. Można sobie pewnie tą kamerę jeszcze jakoś ustawić czy coś. Ja to lubię się bawić jakimi pierdołami. Kamera, o tutaj, aha, to tylko w kokpicie możemy modyfikować, nie? I te kamery możemy sobie robić, no i tyle. Tak wygląda F1 2020, dajcie znać, czy chcecie ze mną sobie ćwiczyć na odcinkach albo na streamach. No i pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkacza oraz subika na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, hejka!